Dzień dobry. Od marca na platformie VOD.pl dostępny jest film Obłoki śmierci Bolimów 1915. Serdecznie zachęcam do jego obejrzenia. Oto krótki fragment trailera. Link do niego, jak i do samej platformy znajdzie się Państwo w opisie filmu. Zapraszam do obejrzenia, a zaraz po tym na mój odcinek o polskich brygadach międzynarodowych w Hiszpanii. Pewnego dnia nie chciałbym jeszcze raz przeżyć. Gdybym mógł, wykreśliłbym go z mojego życia. Użycie broni chemicznej to najbardziej niehumanitarny sposób odbierania życia. Dyskusja dotycząca brygad międzynarodowych biorących udział w wojnie domowej w Hiszpanii jest szczególnie ciężka w Polsce. Europejczycy patrzą na brygady jak na oddziały bohaterskich rewolucjonistów walczących z faszyzmem. Dla nich zagrożenie komunizmem było zawsze odległe i wyidealizowane. Dla nas Polaków, bezpośrednio zagrożonych tym zbrodniczym totalitaryzmem, problematyka ta nie była już taka oczywista. W 1936 roku powstał w Hiszpanii oddział karabinów maszynowych imienia Jarosława Dąbrowskiego, zwany powszechnie Grupą 36, od liczby żołnierzy wchodzących w jej skład. Zostali uzbrojeni w 4 karabiny maszynowe Maxim, starej konstrukcji. Polski oddział został włączony w skład liczącej 1500 żołnierzy kolumny Libertad, skierowanej do Madrytu. Po kilkudniowym pobycie w stolicy skierowano ich na front w okolice Talavera de la Reina, około 110 km na południowy zachód od stolicy Hiszpanii. Generał sił republikańskich Miguel Riquelme starał się zorganizować tam ostatnią linię obrony przed Madrytem. Jego wojska były słabe i zdemoralizowane wcześniejszymi klęskami. Dlatego planowano prowadzić działania w oparciu o umocnione pozycje, gdzie zgromadzono 10 tysięcy żołnierzy, liczną artylerię, a nawet pociąg pancerny. Szybko jednak zarysowała się przewaga lepiej wyszkolonych napastników, którzy zagrozili obejściem pozycji obrońców, którzy wpadli w panikę i wycofali się. Wojska generała Juana Jagüe, który prowadził to natarcie, nie uderzyły jednak na Madryt. Po zajęciu Talavery pomaszerowały do Toledo na ratunek oblężonej twierdzy Alcazar, dając tym samym szansę republikanom na odwrót. Na swoim odcinku Polacy nie tylko wycofywali się z pokoju, ale i podejmowali próbę aktywnej obrony. Udało im się m.in. zepchnąć wojska buntowników o 2 km i zniszczyć stanowiska artylerii pod Pelechustan, czy przeprowadzić kontratak na wrogie stanowiska na wzgórzu Osso, zdobywając je. Jednak ostatecznie 6 października kolumna Libertad została zmuszona do wycofania się, a następnie okrążona przez oddziały generała Franco. Polacy, jako jeden z nielicznych oddziałów Libertad, ocalili cenny sprzęt. Przez 3 dni wycofywali się przez góry, starając się dotrzeć do przyjaznych oddziałów. Po walkach wszystkie międzynarodowe oddziały zostały wycofane do miejscowości Albacete, celem reorganizacji. W trakcie tej krótkiej kampanii Polacy mieli 4 zabitych i kilkunastu rannych. 20 października 1936 roku dowództwo Hiszpańskiej Armii Ludowej powołało do życia brygady międzynarodowe. Były one nadzorowane przez Komintern, to skrót od Komunistycznej Internacjonału. Wśród ochotników przybyłych do Hiszpanii znajdowało się 300 Polaków, z których uformowano polski batalion imienia Jarosława Dąbrowskiego. W jego skład wchodziły 3 kompanie liczące po 100-120 żołnierzy. 4 dni później dołączono do batalionu Grupę 36, której dowódca Stanisław Ulanowski, pseudonim Bolek, został dowódcą całego batalionu. W związku z tym, iż międzynarodowe brygady tworzone były na sowieckim modelu, miały one komisarzy politycznych, którym został Stanisław Matuszczak. Oddział ten został przydzielony do 11 Brygady Międzynarodowej dowodzonej przez generała Emilio Kleber, weterana armii austro-węgierskiej i uczestnika rewolucji 1917 roku w Rosji. Brygada otrzymała brytyjskie wyposażenie, w tym lekkie karabiny maszynowe, czyniąc tym samym jednostkę jedną z najlepiej uzbrojonych. Problemem była natomiast amunicja. Zdarzały się sytuacje, w której nawet poszczególne kompanie były uzbrojone w kilka rodzajów karabinów, każdy o innym kalibrze pocisków. Nie było jednak czasu na unifikację i ćwiczenia. Obronić Madryt. Do stolicy Hiszpanii 4 kolumnami zbliżali się regulares, czyli żołnierze Hiszpańskiej Armii Afrykańskiej. Łącznie siły liczyły 20 tysięcy żołnierzy wspieranych przez oddziały włoskie i czołgi.
W nocy 9 listopada kilka batalionów brygad, w tym Dąbrowszczacy, jak przywykło się nazywać polskie oddziały, przypuścili kontratak w parku Wedel Oste, wypierając siły nacjonalistów aż za ważny strategicznie most Francuzów. 10 listopada kontynuowano powodzenie. Batalion brał udział w natarciu na Casa de Campo, miasteczko uniwersyteckie. Już dwa dni później Polacy znów nacierają, tym razem na małe miasteczko Humera, niedaleko Casa de Campo, jednak bez powodzenia. Siły rewolucji przeszły do obrony. Polacy okopali się na zajmowanych pozycjach i czekali. Frankiści uderzyli na mniej ufortyfikowany brzeg Manzanares. Natarcie było prowadzone w towarzystwie niemieckich czołgów Panzer I, które na szczęście w większości utknęły w błocie. Te, którym udało się dotrzeć na pole bitwy, były obrzucane butelkami z benzyną. Tymczasem regulary sprowadzili atak na bagnety. Linia obrońców zaczęła się chwiać, by po chwili pod wpływem panicznych wieści pierzchnąć. Nacjonaliści wdarli się do miasteczka uniwersyteckiego, który stanowił bramę do Madrytu. Kolejne uderzenie zostało skierowane na szpital uniwersytecki, gdzie była druga linia obrony, oraz na Casa Velasquez, gdzie zamknęła się trzecia kompania polska pod dowództwem Antoniego Kochanka. Natarcie prowadzone było siłami dwóch batalionów ze wsparciem artylerii i moździerz. Sam budynek Casa Velasquez otrzymał kilka bezpośrednich trafień, ale mocna konstrukcja nie pozwoliła na jego zawalenie się. Hiszpańscy regulares przypuszczali szturm za szturmem na twardo ostrzeliwujących się Polaków. Wkrótce Antoni Kochanek otrzymał rozkaz od dowódcy brygady generała Emilia Klebera zawierający tylko jedno słowo – utrzymać. Dla kompanii był to wyrok śmierci. Po 5 godzinach walk w wyniku ostrzału artylerii zawalił się fronton budynku, który zaczął płonąć. Żołnierzom kończyła się amunicja. Ostatecznie dowódca wydał rozkaz do odwrotu. Udało się to 6 żołnierzom. Pozostała setka znalazła swój koniec w gruzach. Dało to jednak czas na umocnienie drugiej linii obrony. Gdy spod Casa Velasquez ruszyło kolejne natarcie nacjonalistów na teren Wydziału Medycyny, zastali tam skonsolidowaną i twardą obronę. Pozostałe kompanie Dąbrowszczaków zostały rzucone do kontrnatarcia na pałacyk Moncloa na północ od miasteczka, a następnie na drugi brzeg rzeki Manzanares. Walki były bardzo krwawe, zostali ranni dowódcy pierwszej i drugiej kompanii, ale atak został powstrzymany. Kolejna próba zdobycia miasteczka uniwersyteckiego miała miejsce 20 listopada 1936 roku. Frankiści zaatakowali pałac Moncloa oraz tzw. Białe Domki, gdzie bronili się Dąbrowszczacy. Marokańczycy, czyli wojska republikantów, nacierali w towarzystwie niemieckich czołgów Legionu Kondor. Pancery próbowały obejść stanowiska rebeliantów, lecz utknęły na niedogodnym terenie. Marokańczycy, nieprzygotowani do współpracy z czołgami, nie potrafili im pomóc. Walki były jednak bardzo zażarte, a teren kilkukrotnie przechodził z rąk do rąk. Ostatecznie natarcie zostało powstrzymane. W wyniku poniesionych strat batalion utracił zdolność bojową i musiał być wycofany. Ranny został dowódca batalionu Stanisław Ulanowski. Na jego miejsce mianowano wsławionego obroną Casa Velasquez Antoniego Kochanka. Zginęli dowódca pierwszej kompanii Franciszek Pałka, dowódca kompanii CKM Stanisław Wrocławski oraz jego komisarz polityczny Leon Inselstein oraz ponad 100 innych żołnierzy. Tak wysoki poziom strat był potem tłumaczony brawurą ochotników, ale wydaje się, że wpływ miało także niskie wyszkolenie bojowe, na które nie było czasu. Szczęściem 24 listopada do bazy brygad międzynarodowych dotarło kolejnych 75 Polaków, którzy uzupełnili stany osobowe. Po reorganizacji pierwszy i trzeci batalion wróciły na front do miasteczka uniwersyteckiego, gdzie 25 listopada podczas ataku frankistów został ranny dowódca Antoni Kochan. Zastąpił go Paweł Szkliniarz, pseudonim Wiktor Kuźnicki. Na froncie sytuacja była opanowana. Jednak siły nacjonalistów wyprowadziły jeszcze kilka ataków, w tym na stanowiska bronione przez Polaków. Stan kompanii były wciąż zatrważająco niskie. Na dzień 3 grudnia 1936 roku liczyły 303 ludzi. 10 grudnia Polacy zostali wycofani do rezerw. W wojskach Republiki walczyło więcej Polaków. Z ochotników przybyłych w listopadzie 1936 roku do Hiszpanii sformowano kompanię imienia Adama Mickiewicza pod dowództwem Stefana Niewiadomskiego, pseudonim Stasiakowski. Był on dawniej żołnierzem Wojska Polskiego i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Potem za chlebem wyemigrował do Francji.
Kompania ta weszła w skład batalionu imienia Czapajewa w strukturach 13 Brygady Międzynarodowej. Polskie kompanie powstawały także w ramach francuskojęzycznej 14 Brygady. Bardzo ciężka jest do oszacowania liczba Polaków posługujących się paszportami francuskimi czy belgijskimi walczących w ramach innych jednostek. Można zaryzykować, iż pod koniec grudnia 1936 roku w wojnie domowej w Hiszpanii po stronie republikańskiej brało udział około 1000 Polaków. Dobrym znakiem dla Polaków zakończył się 1936 rok. W dniu 31 grudnia przy ważnym skrzyżowaniu dróg z Madrytu do Saragosy oddział zaskoczył przeciwnika nagłym kontratakiem, biorąc 60 jeńców i znaczną liczbę sprzętu, która zasiliła stan batalionu. Już w styczniu pod Almondores, niedaleko Guadalajary, ciężko ranny został Antoni Kochanek, który niedawno wrócił ze szpitala polowego. Prowadził on wsparcie piechoty dla natarcia czołgów T-26, które niedawno przybyły z ZSRR. Podobnie jednak jak w przypadku wcześniejszego ataku Marokańczyków przy współpracy z pancerami, tak i tutaj wyszedł brak doświadczenia i umiejętności koordynacji działań. Polacy wskazywali drogę kierowcom radzieckich czołgów, gdy spadł na nich ogień artylerii, od którego został ciężko ranny Antoni Kochanek. Zmarł w drodze do szpitala. Natarcie się załamało, ale zostało podjęte ponownie. Almadrones zostało zdobyte dzień po śmierci Kochanka ze znacznym udziałem Polaków, którzy w zdobytym mieście znów wzięli kilkudziesięciu jeńców oraz znaczne ilości potrzebnego sprzętu. 11 stycznia polski batalion nacierał na Majada Honda, by potem przejść do defensywy. Polacy okopali się na zajmowanych stanowiskach razem z włoskim batalionem imienia Garibaldiego. Pod koniec stycznia batalion otrzymał kolejne wzmocnienia. 141 ochotników, wśród nich Władysław Komar, działacz Komunistycznej Partii Polski, wyszkolony do prac sabotażowych na terenie Niemiec. Komar objął dowództwo trzeciej kompanii. Do Hiszpanii napływał też sprzęt. Dąbrowszczacy otrzymali nowe CKM Maxim oraz karabiny Mosin. Szerokim strumieniem napływali też instruktorzy. Nie należy mieć wątpliwości, iż znaczna część z owych instruktorów raportowała bezpośrednio do Moskwy i realizowała jej międzynarodowe interesy. Zwłaszcza napływ sprzętu uzależniał umiarkowanych socjalistów od komunistów, tak jak obecność wojsk włoskich i niemieckich, których łączna liczba osiągnęła 24 tysiące, wzmacniała skrzydło faszystowskie wśród stronnictwa nacjonalistycznego. W lutym batalion wziął udział w bitwie nad Haramą. Stroną ofensywną były wojska nacjonalistów, które chciały uprzedzić spodziewaną ofensywę republikanów oraz przeciąć komunikację między Madrytem a Walencją, okrążając i niszcząc siły rewolucji. Dąbrowszczacy nie odegrali znaczącej roli w tym starciu. Zajęli pozycje obronne w Vargada del Rey, a jedna kompania obsadziła most w Pindokułę. Straty, jakie poniósł batalion w czasie trwania bitwy, to jest 6-28 lutego 1937 rok, wynoszą 14 zabitych. Jednak cały batalion miał bardzo wysoką liczbę osób, które uznano za zaginione. Co do strat w tym okresie, podawana jest także liczba 145 zabitych. Biorąc pod uwagę, iż batalion nie brał udziału w dużych walkach, wydaje się to liczbą znacznie zawyżoną. Należałoby przyjąć, iż zwyczajowo rannych było trzykrotnie więcej, czyli około 450, co przewyższało cały stan osobowy jednostki. Bardziej prawdopodobna jest wspomniana wyżej opcja zaginionych, z których część wróciła potem do szeregu. Co z kolei może świadczyć o jakiejś formie zbiorowej dezercji lub niepokoju w szeregach. Guadalajara. W dniu 8 lutego wojska włoskiego korpusu ochotniczego wraz z oddziałami generała Cuiepo Dellano zajęły z marszu Malagę. Spowodowało to wielki kryzys w rządzie republikańskim. Głównodowodzący włoskim korpusem planował dalszą ofensywę, chcąc wykorzystać sukces i zdobyć Madryt. Do natarcia przeznaczono 4 dywizje włoskiego korpusu ochotniczego. Pierwszą, Bóg tak chce, drugą, Czarne Płomienie, trzecią, Czarne Sztandary i czwartą, Littorio. Łącznie 35 tysięcy żołnierzy wyposażonych w tankietki CV-33-35, samochody pancerne, artylerię i lotnictwo, wspieranych dodatkowo przez jedną hiszpańską dywizję Soria. Natarcie miała prowadzić druga i trzecia dywizja. Pierwsza i czwarta dywizja miały pozostać w odwodzie. Ofensywa była przygotowana dość chaotycznie. Gdy 8 marca czołowe włoskie dywizje ruszały do natarcia, czwarta dywizja znajdowała się dopiero w fazie koncentracji. Mimo to siły republikańskie rozciągnięte na szerokim froncie nie były w stanie im się przeciwstawić. Republikańska 12 dywizja, która stała na ich drodze, miała tylko jedną kompanię czołgów T-26 i nie była w stanie zatrzymać napastników.
Włosi dokonali wyłomu i runęli w kierunku Guadalajary. Zajęcie tego miasta pozwoliłoby na oskrzydlenie Madrytu. Włosi planowali poruszać się w tempie 25 km dziennie, jednak pogoda pokrzyżowała im plany. Ulewy i deszcze spowolniły marsz oddziałów do 8 km dziennie. Co gorsza, z polowych lotnisk nie mogłyby startować samoloty nacjonalistów. Za to lotnictwo republikańskie, startujące z lepszych betonowisk lotnisk, wypracowało sobie przewagę w powietrzu. W czasie bitwy swój chrzest bojowy miała polska kompania imienia Adama Mickiewicza ze składu 13 Brygady Międzynarodowej skierowanej do Malagi, skąd w panice wycofywali się republikanie. Pod Malagą kompania przeprowadziła udany kontratak. 12 marca do kontruderzenia ruszył batalion imienia Thalmana, w którym walczyło sporo Polaków, oraz batalion imienia Dąbrowskiego, który liczył wtedy 596 żołnierzy, składający się z 5 kompanii. 3 w składzie polskim, 1 hiszpański i 1 z rekrutów bałkańskich. Atak zakończył się sukcesem. Wyparto napastników z wysuniętych pozycji, a co ważniejsze, wzięto włoskich jeńców, których dokumenty natychmiast zostały zaprezentowane światowej opinii publicznej. Generał Franco do tej pory publicznie chwalił się, iż po jego stronie walczą wyłącznie Hiszpanie. Następnego dnia wyszło kolejne uderzenie nacjonalistów na pozycje zajmowane przez Polaków, ale został on skutecznie odparty. Nadto Polacy wzięli kolejnych jeńców. Zażarte walki toczyły się na całym froncie. 4 dnia natarcie zaczęło mocno utykać, a siły republikańskie przeszły do kontrofensywy. 14 marca brygady międzynarodowe odbiły Bruchegę. Atak był wspierany przez rosyjskie czołgi T-26, które z łatwością przebijały cienkie pancerze włoskich tankietek. Wreszcie 18 marca 4 Korpus, składający się z 11, 12 i 14 Dywizji oraz 11 i 12 Brygady Międzynarodowe zaatakowały Włochów, którzy nie wytrzymali uderzenia i następnego dnia rozpoczęli gwałtowny odwrót. Sukces republikanów nie był jednak pełny, choć został dobrze wykorzystany propagandowo. Straty nacjonalistów miały sięgać 3000, choć sami Włosi potwierdzili 500 osób. Nie udało się republikanom odbić całego utraconego terenu, a straty wśród żołnierzy wyniosły około 6500 ludzi. Wśród Dąbrowszczaków straty były niewielkie, zginęło 16 żołnierzy, ale znów podawana jest bardzo wysoka liczba zaginionych, liczona na kilkudziesięciu. Udało się za to Polakom zdobyć dużo sprzętu, zwłaszcza ciężarówek, które były bardzo potrzebne brygadzie. Same brygady w tym wielkim starciu pełniły rolę pomocniczą, ale ich udział był mocno eksponowany propagandowo. W kolejnych miesiącach ciężar konfliktu oddalił się od Madrytu, przeniósł się na ważny gospodarczo rejon kraju Basków oraz na południe, niedaleko Kordoby, gdzie podczas natarcia na miasteczko Valasquilo polska kompania poniosła znaczne straty. 14 kwietnia powstała polsko-hiszpańska brygada międzynarodowa licząca 1400 żołnierzy, w której jednak Polacy stanowili mniejszość. Batalion imienia Dąbrowskiego został przerzucony do Aragonii, gdzie w maju wizytował go dowódca 35. Dywizji Armii Ludowej generał Karol Świerczewski, pseudonim Walter, późniejszy wiceminister obrony narodowej i poseł na Sejm Ustawodawczy 1947 roku. W czerwcu w tym rejonie ruszyła republikańska ofensywa. Od początku napotykała ona rozmaite trudności, nie wchodząc w szczegóły dotyczące polityki. Powszechnie oskarżano stacjonujące tu jednostki o zawieranie cichych porozumień z frankistami. Oskarżano ich o trockizm. 12 czerwca w rejonie Hueski zostały przerzucane oddziały polsko-hiszpańskiej brygady, jak również batalion czerwony Zjednoczonej Socjalistycznej Partii Katalonii oraz batalion śmierci walczący z ramienia partii anarcho-syndykalistycznej, silnie powiązanej z komunistami. Byli oni od dłuższego czasu pomijani podczas dystrybucji uzbrojenia. Dodatkowo, podczas pierwszego dnia ataku pocisk artyleryjski trafił samochód sztabowy, zabijając na miejscu głównodowodzącego tą operacją generała Matezalka. Znacząco wpłynęło to na zdolność koordynacji działań. O godzinie 8 rano 12 czerwca ruszyło natarcie na wioskę Himillas, prowadzone przez Dąbrowszczaków oraz batalion imienia Garibaldiego. Jednak został zatrzymany przed dobrze ufortyfikowaną wioską. Włosi z batalionu Garibaldiego również utknęli. Batalion Czerwony oraz Batalion Śmierci wycofały się. Polacy mieli straty sięgające 25%, podobnie nacierające za nimi Węgrzy. Republikanie okopali się na zajmowanych stanowiskach. Przez kilka kolejnych dni byli bombardowani przez Junkersy z Legionu Kondor.
16 czerwca podjęto kolejną próbę opanowania ufortyfikowanej wsi, lecz wskutek błędów organizacyjnych i planistycznych, które tak na marginesie były plagą wojsk republikańskich, do natarcia ruszyła tylko pierwsza kompania, która frontalnie zaatakowała przeciwnika, dostając się w krzyżowy ogień karabinów maszynowych, zalegając pod ogniem. Po 14 godzinach walk kompania została całkowicie zmasakrowana. Bardzo duże straty ponieśli też batalionowi sanitariusze, starający się wynieść rannych z pola bitwy. Huesca stała się grobem dla 30% stanu osobowego polskiego batalionu. Morale było bardzo niskie. Oddział został wycofany, a następnie przeformowany w 150. Brygadę dowodzoną przez Hiszpana Fernando Garasiego. Brygada składała się z 4 batalionów: polskiego imienia generała Jarosława Dąbrowskiego, węgierskiego imienia Matiasa Rokossiego, francusko-belgijskiego imienia André Martego oraz sformowanego w dniu 6 lipca polskiego imienia Josepa Lafoxa. Reorganizacja była potrzebna. Niskie morale oddziałów skutkowało nadużywaniem alkoholu. Stało się to taką plagą, że rozważano konfiskatę racji wina. Sarkali powszechnie szeregowi na nieliczenie się z życiem żołnierzy. Wskazywałoby to na wzrost znaczenia instruktorów ZSRR propagujących sowiecki model wojowania oparty na lekceważeniu życia, prowadzeniu frontalnych natarć na bagnety i przeceniania roli morale. Żołnierzy docierały też plotki o działalności NKWD na terenie Hiszpanii, polegające na tworzeniu list niepewnych politycznie ochotników bądź o rozstrzeliwaniu rzekomych dezerterów, zwłaszcza w 14. Brygadzie, gdzie miało dochodzić do masowych egzekucji. Spory polityczne przybierały na sile. W maju upadł rząd Caballero, który postulował uderzenie na Estremadurę w celu odcięcia sił nacjonalistów. Protestowali przeciwko temu członkowie Komunistycznej Partii Hiszpanii, którzy oświadczyli nawet, iż podległe im oddziały nie wezmą udziału w takim ataku. Wspierali ich w tym doradcy sowieccy. Uzgodniono zatem atak na Brunetę, 25 km na zachód od Madrytu. Operacja miała na celu likwidację pozycji nacjonalistów znajdujących się najbliżej stolicy. Planowano związać w tym rejonie znaczne siły wroga i zniszczyć je w wielkiej bitwie materiałowej. W dniu 6 lipca ruszyły do natarcia na dobrze przygotowane pozycje obronne brygady międzynarodowe. Polacy atakowali w okolicach miejscowości Villanueva de la Castilla, ale nie odnieśli znaczących sukcesów. Kolejny dobrze nam znany polski oddział, to jest kompania imienia Adama Mickiewicza, nacierał na Villanueva de la Canada. Atak prowadzony we współpracy z wojskami pancernymi natknął się jednak na baterię niemieckich dział Pepans, która zniszczyła sporą liczbę czołgów. Piechota zaległa zaś pod ciężkim ogniem. Dopiero wsparcie udzielone przez hiszpańskie bataliony szturmowe pozwoliło zająć wioskę. Falangiści przeprowadzili 2 niezwykle krwawe kontrataki na pozycje zajmowane przez polskie bataliony. W pierwszym odzyskali trochę terenu zajętego na początku ofensywy. W kolejnym uderzyli na pozycje zajmowane przez Polaków, wykorzystując chwilowe zamieszanie, jakie tam panowało. Polskie bataliony zdołały jednak opanować sytuację, a nawet zadać atakującym Marokańczykom znaczne straty. Zamieszanie wynikało z jednej z największych problemów, jakie trapiły armie republikańskie, to jest z łączności. Legenda głosi, iż podczas tego ataku republikanie śpiewali pieśni rewolucyjne, by rozpoznać swoje stanowiska. Łatwo sobie wyobrazić, jak było źle na płaszczyźnie łączności w tej armii. Drugą bolączką było lotnictwo, w którym strona nacjonalistyczna miała zdecydowaną przewagę. Bitwa pod Brunetę była w gruncie rzeczy nierozstrzygnięta. Obie strony poniosły znaczne straty. Dla losu Polaków ważniejsze jest to, iż 13. Brygada została rozbita, a będąca jej częścią kompania imienia Adama Mickiewicza weszła w skład polskiego 4. Batalionu imienia Palafoxa jako jej pierwsza kompania. I znów Saragossa. Chyba nie ma miasta w Hiszpanii, które miałoby dla Polaków większe znaczenie. W czasie wojen napoleońskich, dwukrotnie oblegane przez Polaków, zdobyte za drugim razem. Niedawno, niedaleko miasta, a dokładniej pod Huesco, skrwawili się bardzo. Teraz ponownie polskie oddziały otrzymały rozkaz marszu do stolicy Aragonii. Polacy mieli zdobyć most nad Ebro, niedaleko miejscowości Villa Mayor de Gallego. Plan był bardzo śmiały. W godzinach nocnych most miała zdobyć zmotoryzowana grupa wspierana przez samochody pancerne. Ostrzał miał być prowadzony tylko w ruchu, a uszkodzone samochody spychane z drogi. Miał to być taki mały blitzkrieg. Jednak samochody dotarły do jednostki dopiero 25 sierpnia o poranku.
Atak został odwołany, gdy jeden z samochodów otrzymał trafienie pociskiem przeciwpancernym. Dowództwo uznało, iż taki manewr jest zbyt ryzykowny, a oddziały, nawet jeśli osiągną cele, to zostaną tam otoczone i zdziesiątkowane. Atak przeprowadzono następnego dnia. Oba polskie bataliony, przy wsparciu batalionów włoskich i bałkańskich, nocą przeniknęły poza linię wroga i zamierzały otworzyć drogę do centrum Saragossy. Zadanie było bardzo trudne. Niektóre kompanie gubiły drogę, inne maszerowały bardzo wolno. Gdy nad ranem rozpoczęło się natarcie, oddziały wciąż były w drodze. Niewielka ich część zajęła wyznaczone pozycje. Falangiści od razu podnieśli alarm, a na zagrożone kierunki skierowali artylerię i lotnictwo. Wysłane bataliony zostały odcięte. Niestety znów zawiodło dowodzenie i łączność. Dowództwo nie wiedziało, gdzie znajdują się ich oddziały. Brygada imienia Garibaldiego nie miała odpowiednich map. Nie mogła więc skutecznie pomóc polskim batalionom i szybko opanować Saragossy. Wobec braku szans na powodzenie, oddziały wysłane za linią wroga rozpoczęły odwrót. Na szczęście chaos i zamieszanie panowało po obydwu stronach. 13. Brygada Międzynarodowa, w którą została przemianowana 150. Brygada, poniosła straty. Jednak udało jej się wrócić za linię republikańskich oddziałów. Pomimo faktu, iż nie udało się opanować Saragossy, to w miarę udane nocne działania poza liniami przeciwnika można określić jako małe zwycięstwo. Doświadczenie nabyte podczas tej operacji przyniesie owoce później. Następnie polska brygada została przerzucona na front pod Fuentes de Ebro, a potem przeniesiona do rezerwy celem reorganizacji. Kompania imienia Adama Mickiewicza została przeformowana na batalion i uzupełniona. Dowódcą batalionu został Bolesław Mołoniec, pseudonim Edward, działacz KPP, który wyjechał do Hiszpanii podobno bez zgody swojej komórki partyjnej. W Polsce trwała zakrojona na szeroką skalę propaganda dotycząca udziału polskiej brygady na wojnie. Ochotnicy napływali do oddziałów. Pod koniec 1937 roku, po bitwie pod Saragossą, w polskich jednostkach służyło 1648 Polaków, 521 Żydów, w znacznej większości obywateli polskich, 206 Ukraińców, 55 Białorusinów i 26 przedstawicieli innych narodowości. 218 żołnierzy nie podało swojej narodowości, zgodnie z duchem komunizmu zresztą. Nie jest zaskoczeniem także informacja o przynależności partyjnej. 1096 żołnierzy należało do partii komunistycznych, najwięcej do francuskiej partii komunistycznej oraz komunistycznej partii polskiej. Byli także członkowie Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Zachodniej Białorusi. Mamy informacje o żołnierzach Komunistycznej Partii Belgii, USA i Kanady. Nie mamy podstaw, by wątpić w te dane. Jednak zaskakujący brak obecności towarzyszy z ZSRR może budzić pewne przypuszczenia, włącznie z tą o celowym ukrywaniu swojej przynależności partyjnej lub o manipulowaniu. Wybór akurat takiego patrona był dość kontrowersyjny. Naftali Botwin był członkiem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, który został skazany w 1925 roku za zabójstwo oficera oddziału 2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który przeniknął w szeregi komunistów. W lutym 1938 roku rozpoczęto planowaną wcześniej operację w Estremadurze. Plan operacji opracował generał Vicente Rojo. Wzorowany był na działaniach, które zostały przeprowadzone pod Saragossą. Polskie oddziały pod osłoną nocy przeniknęły poza linię przeciwnika. 16 lutego 13. Brygada uderzyła na wrogie umocnienia na wzgórzach Sierra Quemada. Atak zakończył się sukcesem. Polacy zdobyli okopy i bunkry, a następnie rzucili się w pogoń za uciekającym przeciwnikiem, schodząc na równiny za Sierra Quemada. Nacjonaliści rzucili przeciwko nim swoje odwody. Oddziały Marokańczyków, w tym 5 szwadronów kawalerii oraz Legię Cudzoziemską. Kawaleria starała się odciąć polskie bataliony. Podjęto decyzję o odwrocie, który osłaniała żydowska kompania imienia Botwina, która wykonując te zadanie poniosła olbrzymie straty. Ze 120 żołnierzy wróciło zaledwie 20. Cała operacja zakończyła się klęską. W akcji tej wzięła udział jeszcze jedna polska jednostka, mianowicie bateria imienia Bartosza Głowackiego. Wchodziła ona w skład 1. Międzynarodowego Słowiańskiego Dywizjonu Artylerii Ciężkiej, która prowadziła przygotowanie artyleryjskie dla tego natarcia. W
tym miejscu należy zwrócić uwagę na zwycięstwo nacjonalistów z 22 lutego 1938 roku, to jest zajęcie przez nich Turelu, miasta w Aragonii. Straty, jakie poniosła Armia Ludowa w całej operacji w Aragonii, trwającej od końca 1937 roku, były olbrzymie, zwłaszcza w sprzęcie. Wcześniejsza utrata Asturii, uprzemysłowionego Bilbao, utrudniała odbudowę armii. Uwaga europejskiej opinii publicznej skierowała się na problem Czechosłowacji i na Chiny, gdzie od 1937 roku trwała wojna. Wielka ofensywa generała Franco na szerokim froncie, rozpoczęta 9 marca 1938 roku, miała na celu przecięcie na pół terenów zajmowanych przez republikanów poprzez zajęcie Tortosy. 10 marca 13 brygada została przerzucona pod Belchite, gdzie następnego dnia sztab brygady wraz z batalionem imienia Mickiewicza został otoczony w miasteczku Lekera. Szczęściem Polakom udało się przebić w kierunku Albacete. Już następnego dnia zapadła decyzja o opuszczeniu Albacete. Jednak droga na Hihar została przycięta przez wojska nacjonalistów. 13 brygada wycofała się przez góry, docierając do Caspe, gdzie broniła się uporczywie, przeprowadzając nawet lokalne kontrataki. 28 marca doszło do zmian kadrowych w brygadzie. Dowódcą został Ukrainiec, major Michał Chwastow, pseudonim Haraczenko. Zastąpił on Józefa Strzelczyka. Odwołano też komisarza politycznego brygady. Było to wynikiem czystek stalinowskich i wzmocnienia wpływów stalinowców w Hiszpanii. Brygada nie miała czasu na odpoczynek. Została przerzucona do Leridy, by bronić tego ważnego punktu, który był bombardowany z lądu i powietrza. 2 kwietnia poprowadzono szturm na miasto. Siłą Republiki nie udało się zatrzymać wroga. Nacjonaliści rozcięli na pół zajmowane przez nich terytorium. Na froncie nastała chwila spokoju. Do brygady płynęły posiłki. W większości byli to Hiszpanie. W lipcu 1938 roku 13 brygada liczyła 3055 żołnierzy, z których mniejszość stanowili Polacy. Polska brygada została włączona do dywizji międzynarodowej. W dniu 25 lipca siły Republiki zajęły przyczółki nad Ebro. Ich celem było zajęcie strategicznego miasta Gandesa i połączenie się z siłami centralnymi. Akcja ta miała również charakter polityczny. Jawnie przegrywające siły Republiki chciały pokazać światu, iż zdolne są do przeprowadzenia dużej operacji. Miało to przekonać państwa Europy Zachodniej do przywrócenia dostaw sprzętu. Początkowo operacja przebiegała pomyślnie. 13 brygada opanowała miasteczko Cervera, a do Gandesy brakowało jej kilkunastu kilometrów. Rozpoczęły się ciężkie walki o wzgórze otaczające miasto. Część z nich została zajęta przez polskie bataliony. Co ciekawe, u jeńców frankistowskich wziętych do niewoli ujawniono karabiny produkcji polskiej. W następnym okresie trwały zacięte walki o opanowanie tych wzgórz i zdobycie miasta. Co jednak się republikanom nie udało. Za to frankiści przeszli do ofensywy. Nie przełamali polskiej obrony, ale rozbili 14. francuską brygadę międzynarodową, co odsłoniło polskie flanki. Doprowadziło to do sytuacji, w której batalion imienia Mickiewicza ponownie znalazł się w okrążeniu. Jednak udało im się przedrzeć do własnych sił. Cała 13. brygada została wycofana z frontu nad Ebro. Wtedy jeszcze nie wiedziano, że była to jej ostatnia bitwa. 24 września 1938 roku brygada otrzymała informację o dekrecie rządu dotyczącym wycofania brygad międzynarodowych. Decyzja zapadła w porozumieniu z Ligą Narodów. Demobilizacji miała dopilnować Międzynarodowa Komisja. Brygady międzynarodowe okazały się niewygodne politycznie. Do czasu trwania walk w Hiszpanii przez różne polskie oddziały przewinęło się około 5 tysięcy żołnierzy, z których przeżyło około 2 tysiące. Epopeja polskich walk na Półwyspie Pirenejskim trwała jednak nadal. Ten rozdział został jednak zamknięty. Po klęsce republikańskiej Hiszpanii dąbrowszczacy wciąż walczyli. W czerwcu 1940 roku w czasie kampanii francuskiej walczyli w składzie 2. Dywizji Strzelców Pieszych jako 8. Kompania Rozpoznawcza. Wcześniej obok strzelców podhalańskich pod Narwikiem, będąc w składzie 13. Półbrygady Legii Cudzoziemskiej i w wielu innych miejscach w czasie całej II wojny światowej.